Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej co roku jest miejscem spotkań z książką wartościową, ambitną i fascynującą. Prezentacje najnowszych pozycji naukowych, a także spotkania z wybitnymi specjalistami, profesorem Janem Miotkiem czy profesorem Leszkiem Balcerowiczem, czekały na uczestników 19 wrocławskich targów książki naukowej. 19 targi książki naukowej na Politechnice Wrocławskiej zgromadziły przede wszystkim wydawnictwa uczelni technicznych i uniwersytetów. Wśród nich oczywiście prezentowała się oficyna wydawnicza PWR, która rocznie wydaje około 120 różnych pozycji. Czytelnicy rzadziej może sięgają z przyjemności po tą książkę, ale z racji wykonywanego zawodu względnie wiedzy do tej książki musimy zajrzeć. Na targach książki naukowej spotykają się różne dziedziny. I nuty wydawnictwa Akademii Muzycznej z Gdańska i świat architektury. W Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej studenci i goście spotykali się z naukowymi sławami. Profesorem Janem Miotkiem, językoznawcą, i profesorem Leszkiem Balcerowiczem, ekonomistą. Targi książki naukowej stały się dla nich okazją do promocji najnowszych książek. Profesor Miodek napisał książkę będącą owocem cyklu interaktywnych programów telewizyjnych pod tytułem Słownik polsko-polski. Językoznawca przyznał, że przelanie na papier rozmów z widzami nie było zadaniem. Na pewno prościej mi napisać książkę spod ręki, kiedy mi to wychodzi. Natomiast kiedy tutaj dostaję wydruk rozmów, taki in extenso, no to przelane na papier wymagają przeogromnego wysiłku. Wykład profesora Balcerowicza jak zwykle przyciągnął wielu słuchaczy. Wysłuchali oni wątków o sposobach usprawnienia działania gospodarki, o potrzebie wprowadzenia reform, a także ciekawych kwestii o długu publicznym. Profesor Leszek Balcerowicz podczas wykładu nawiązał także do książki Odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłu. Wybitny ekonomista dokonał wyboru esejów i napisał wstęp. To pozycja, która zawiera teksty klasyków myśli wolnościowej po raz pierwszy publikowane w języku polskim. Profesor poruszył również kwestię małej aktywności młodzieży w życiu publicznym. Czasami chodzi o sprawy, które są ważniejsze dla przyszłości. A przecież według profesora sprawa długu publicznego w Polsce powinna młodych ludzi poruszać równie mocno jak słynna ustawa ACTA. Forum Obywatelskiego Rozwoju organizuje dwa razy do roku szkoły. To się nazywa Szkoła Mojego Imienia, więc jest konkurs na eseje. Wyławiamy jak najlepszych ludzi i oni z kolei mogą być i często są liderami opinii w swoim środowisku. O tym, że targi książki naukowej to dobre miejsce dla większej i mniejszej polityki, udowadnia od wielu lat stoisko wydawnictwa sejmowego. Potem okazuje się, że mamy sporo zamówień takich internetowych, w księgarni internetowej, czyli jakby zostawiamy ślad po sobie. 19. edycja targów naukowych na Politechnice Wrocławskiej po raz kolejny udowodniła, że to impreza potrzebna, interesująca, budząca emocje. No i że druk jeszcze długo nie zostanie ostatecznie wyparty przez e-książki. Thank you.